gazele biznesu podbijają Polskę. Menedżerowie najbardziej dynamicznych małych i średnich firm województwa łódzkiego spotkali się na czwartej z cyklu 12 regionalnych gal gazel biznesu. Gazele biznesu to prestiżowy ranking małych i średnich firm, które ze względu na swoją wielkość nie mają szansy zaistnieć w zestawieniach przedsiębiorstw największych i najbardziej rentownych, ale zasługują na wyróżnienie za stały, szybki i równomierny rozwój. Lista gazel biznesu została opublikowana już po raz 13, a jej autorem na zlecenie redakcji Pulsu Biznesu była wywiadownia gospodarcza KOFE z Poland. Osiągnęliśmy cel w krótkim okresie czasu. Zwiększyliśmy znacząco i przychody, i zyski w firmie, a to na pewno pokaże, że idziemy w pozytywnym, dobrym kierunku. Galę w hotelu Andels w Łodzi rozpoczął panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli banku BZWBK, Krajowego Rejestru Długów, Play, HP i Poczty Polskiej. Myślę, że ten panel dyskusyjny i kilka takich rad, które się pojawiły, są zarówno dobre dla tych przedsiębiorców, jak i również my też możemy śmiało z nich korzystać. Paneliści doradzali przedsiębiorcom, jak pozostać na topie. O miejscu na liście decyduje procentowy przyrost obrotów osiągnięty w ciągu 3 lat. W tym czasie uwzględnione na niej firmy muszą odnotować coroczny wzrost obrotów i oczywiście zysk. Gazelą biznesu może zostać każda firma, która w przypadku gazel tegorocznych powstała w roku przed 2009 rokiem i do dnia dzisiejszego prowadzi swoją działalność. Tegoroczne zestawienie liczy 4342 przedsiębiorstwa. Jest prawie o 600 pozycji dłuższe od poprzedniego. W województwie łódzkim gazelami biznesu zostało 217 firm. Pierwsze miejsce zajęło przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe Marx z siedzibą w Sokolnikach, zajmujące się produkcją i sprzedażą mięs, wędlin i przetworów mięsno-warzywnych. Drugie miejsce zajęła firma Dromak ze Zduńskiej Woli, znajdującej się w technologicznej czołówce branży drogowo-budowlanej. A trzecie miejsce w rankingu przypadło firmie Roka AI Kantorski z Piotrkowa Trybunalskiego, wyspecjalizowanej w świadczeniu usług utrzymywania czystości, ochronie osób i mienia, a także szeroko pojętemu outsourcingowi. Laureatom gratulujemy!